Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Prototype. Dobra, na początku może tak zwrócę waszą uwagę na ludzi, którzy tutaj chodzą. Dziwnie się strasznie zachowuje, ta babka tutaj na ławkę wchodzi, oni chodzą trochę jak zombie. No niektórzy tutaj ludzie łażą, na przykład ta babka tutaj w tym czarnym, widzicie tą tutaj? Zobaczcie, tą, o tą. No kurde, ona wygląda jakby ktoś wsadził jej kij w dupę, zapomniał wyjąć. No dziwnie ludzie tutaj strasznie chodzą. Jakoś sztywno, jakby, nie wiem, mieli bana na kręgosłup czy coś, nie wiem, dobra, może idźmy do misji, pchnijmy dalej fabułę, bo dziwne rzeczy się zaczynają dziać. A, co to jest? To jest miejsce lądowania Alexa, także tu się nie patrzcie na to, dobra. Zacznij misję, zobaczymy co tam dalej jest. Need a host the parasite can infest. This host will produce antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type, and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah, I've heard that before. A więc zadanie wydaje się... It's a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter I need. Chciałem powiedzieć, że zadanie wydaje się ogólnie proste, ale zapomniałem, że ta gra wszystko lubi utrudniać. Z pozoru to było proste. Z tym, że teraz już takie proste nie jest. Dobra. Może na początku zrobimy tak. Przelecimy się w tą stronę trochę bardziej. O. Nie mam zielonego pojęcia, co on właśnie zrobił, ale jeżeli nadal żyje i nikt mnie nie goni, to powiedzmy, że jest ok. Dobra, powoli, tak? Powoli, powoli. Nie ma tu żadnych tych wykrywaczy? Chyba nie ma. Chwalmy pana, bardzo dobrze. Nie, no cześć, tu tam. No. A niespodzianka, myślałem, że mnie rozjedzie. No, no, ciekawe, ciekawe. Nadal jeszcze mają sumienie, widać. Dobra, no cześć, chłopaki, co tam? Muszę tego typa zjeść. Może być ciężko. Trzeba będzie chyba wszystkich po kolei powoli wykańczać, tak mi się wydaje. Bo to będzie po prostu prostsze. Jup. O! Wiem co sobie kupimy, zaraz, bo to się przyda. Znaczy nie wiem co to się przyda. Kurna, myślałem, że coś tam widzę. Tylko tak, to było kamuflaż chyba, tak? Ulepszenie cichej konsumpcji. Ulepszenie zasięgu szpiega, to jest dobre, ale na razie mi się nie przyda. Szybkość cichej konsumpcji, to się chwali, trzeba. Za człowiekiem trzymaj to i to. Dobra. Cicha konsumpcja. Podejrzewam, że to jest to samo co to, więc chyba wiem jak to zrobić. Tutaj, ulepszenie pożarcia. A, dobra, łapię. Ulepszenie zasięgu szpiega, czy to mi się przyda? Chyba na razie nie, to nie. To nie będziemy tego ulepszać, walka. Przygwożdżenie ramieniem. Dobra, spoko, surfowanie, stąpnięcie, rozszczepienie ziemi. Fajnie, uderzenie pięści, ładowany chwyt, szybki rzut. Co my tu jeszcze mamy? Potężny rzut, dobra. A tutaj na przykład przeżywalność. Maksymalne przyspieszenie regeneracji, opóźnienie regeneracji. Jakiś czas po zebraniu obrażeń zacznie się automatycznie leczyć. To ulepszenie zmniejsza opóźnienie rozpoczęcia regeneracji. Kupimy tak, na pewno to. Ile zostało mi punktów? Na pewno to regeneracja teraz się przyda i to naprawdę, nie żartuję. Co my tutaj mamy jeszcze? Szybkość sprintu. Do uciekania się na pewno przyda. Maksymalne ulepszenie skoku. Może później. Podziemnych kolców, uliczny zamiatacz. Kurde, chciałbym coś takiego, co mi pozwoli uciec. To może jednak weźmiemy sobie, wiecie co, maksymalną szybkość sprintu jak na razie. A walkę będziemy sobie koksić później, jak... Starczy punktów, surfowanie, stąpnięcie. Może coś za 100 tysięcy bym wyłapał, bo w sumie mam te 100 tysięcy i tak rozbijać na mniejsze. 270 to kosztuje, to tu jest za drogo. Tylko te przygwożdżenie ramieniem. Dobra, niech będzie. Podczas biegu po ścianie, prawy. Postaram się. Dobra, ponoć mam teraz szybszą, cichą konsumpcję, da? Zobaczymy. Zobaczymy, czy to zadziała tak, jak ja bym chciał. Cześć. No, powiedziałbym, może i troszeczkę szybciej to jest. Już
mam taką wprawę, że nawet nie widzicie, kiedy ja to wciskam. Ledwo się pojawi menu, od razu zżeram. Taką mam wprawę w zżeraniu. Potrafię żreć, no tak, no uczyłem się w McDonaldzie, miałem praktyki, także no nauczyłem się, nie? No teraz, teraz mogę. Dobry, smaczny. Piloting a Grey Goose is a tough job. Swinging a 25,000 pound heli down to safe touchdown on 7th Avenue, now that is another thing altogether. Lucky I'm just that damn good. Dobra, stary, spoko. Mamy teraz umiejętność pilotowania tego ciulstwa. Czy jak do tego wejdę, to nic się nie stanie? Chyba nie, bo jestem zawodowym pilotem ćwiczącym sporo naprawdę czasu. Jak się steruje, kuźwa, tą maszyną? No ta instrukcja naprawdę dużo mi pomaga, naprawdę. Podejrzewam, że spacją pewnie trzeba będzie się podbijać, tak? Poruszaj, no to wiem. Celuj, to powiedzmy, że wiem. Wznoś się, nie wiem. Lewy opadaj, jakimś tam strzelaj, zmieniaj bronię, trzymaj, wystrzel się. W ten sposób jakoś się podnosi. No tym się w sumie skacze, więc to nie byłoby wcale dziwne. Dobra, tym się obracam. Spoko. To podejrzewam, że tamtym będę do przodu się chylił. Tak, tak, tym będę się wychylał. No może tak, podlecimy maksymalnie do góry. Jako, że ja jestem noga w sterowaniu jakimkolwiek sprzętem latającym, to wolę, wiecie, być ostrożny. Nie no, całkiem nieźle idzie. Lepiej idzie niż San Andreas. Hunterem. A pamiętacie te czasy, San Andreas? Gimby nie znają. Nie no, żartuję. Gimnazjaliści pewnie obecni teraz grali w GTA San Andreas. To jest kultowa gra. To jest najlepsza gra z serii. Tam też się pilotowało helikopter, ale tam jakie się działy rzeczy. Jedziesz sobie autostradą, wpisujesz kod i spada przed tobą odrzutowiec. To były czasy, naprawdę. Czekajcie teraz, jak tutaj łowcy z wymaganymi DNA znajduje się wewnątrz zakażonych wież wodnych. Miernik siły sygnału. Miernik siły sygnału pokazuje, jak blisko jesteś od zakażonej wieży wodnej. Słuchajcie, jak tym się celuje, tym się strzela. To tym pewnie będą jakieś rakiety. To jest kółko wyboru mocy. Zaraz. Może tak. Mogę jakoś... Nie ten przycisk. Tylko teraz tak, będę w stanie jakoś przejąć ten helikopter w locie? Nie. Ta misja będzie trudna, ta misja będzie bardzo trudna. Dobra, jeszcze raz. Demon, don't worry, be happy, just do yourself, do your job and don't give a shit about anything. Jeżeli ktoś zrozumiał, co ja właśnie w tym momencie powiedziałem, to plus dla niego. Znajomość angielskiego jest plusem w dzisiejszych czasach. Dobra. Którym by było opadanie, skoro tym jest... Podnoszenie to Y-kiem jest opadanie? X-em jest opadanie, dobra. Czy to jest któraś z tych wież, czy jak? Mam nadzieję, że żaden łowca na mnie nie wskoczy. Dobra, będę na tej wysokości leciał. Myślę, że to powinno być ok. Słuchajcie, w którą to stronę będzie najlepiej? Coraz bliżej źródła sygnału jestem, więc chyba dobrze lecę. Też nie mogę za wysoko, bo będę miał słaby sygnał, ale nie mogę za nisko, bo coś pieprzne. To jest ultra hard zadanie. Tym bardziej z moimi umiejętnościami. Tą stronę się sygnał zwiększa czy zmniejsza? Chyba się zwiększa. Dobra. To w takim razie tam. Tu się już zmniejsza, to tutaj nie będzie. To będzie gdzieś w tej strefie zarażonej, tylko pytanie gdzie? Dobra, podlecimy w tą stronę w takim razie. Może tu? Tu się zmniejsza. W takim razie może gdzieś tutaj. Tam na górze nie ma tego. Dobra, szukamy w takim razie. Tutaj gdzieś. Tutaj rośnie sygnał. Tutaj ogólnie takie te latają. Kruki czy cholera wie co to jest.
Dobra, tutaj nie. Może podlecimy tam dalej trochę. O, sygnał się zwiększa. No i coraz szybciej pipa te dziadostwo. To jest chyba gdzieś tutaj. Ta jest. Skanowanie. Znalazłem. Skan zakończony. Aby wyjść z helikoptera. To już opanowałem do perfekcji, to się tym robi. O! Ta trzaciula, dobra, zmienia się w Alexa, bo tak komfortowo się bardziej czuję. Chodź. Ten jest przytyrany. No, co? Dobra, trzeba teraz na tego łowcę uważać, bo on się wnerwił. Pewnie to jest łowca, kobieta ma miesiączkę akurat, więc... Wiecie, bywa w ten sposób. O, dobra, odzyskanie równowagi to chyba było. Dobra, chodź, 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 ha, ha, ha! O, tak! Ty, gdzie on poszedł? Gdzie lejesz, ej! Kobieto, nie, tam nie ma promocji, nie! To nie w tamtą stronę jest te Zara. To w lewo. Znaczy do tyłu, wracaj. Ej, ale promocja jest tylko dla tych rozmiarów XL, a nie XXX razy L. Kobieto, przepraszam. Ja tylko tak wtrącę się, nie? Ale patrzcie, coś ten łowca się nie broni, ale to, albo to się coś zbugował. Albo to tak ma być. Chodź, 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 chodź. Chodź to. A ja... Ty, ale ja nie mogę go wpłynąć. Dobra, rzucę go. Łowca. O ziemię. W ten sposób. Ty, ty, ale uważaj. Uważaj na niego. Nie! Uważaj na niego, uważaj na niego. Wnerwiona kobieta w tym czasie, w swoim życiu jest niebezpiecznym stworzeniem, stary, uważaj. Ja ci to mówię, uważaj na to. Bo możesz się nad tym przejechać. Dobra. Porównałbym stan mojego życia do słaby, ale zawsze jakiś. Dobra, zjedz jeszcze tą. Musisz sobie trochę życie odnowić, Alex. Musisz o siebie dbać. No, ubezpieczenie wszystkiego nie pokryje, to nie ma tak, nie żyjemy w takim świecie, że co sobie zrobisz, to z ubezpieczenia od razu poleci. Jedz! Złap ją, zjedz ją, dobrze. No, i co? Ale kobieto, no gdzie ty celujesz? O, chodź tu teraz. Teraz to cię zjem. O, dawaj, nie uciekiesz. O, grzyb zniknął. Chyba działa. Alex, kolce, kolce! Pum. Może... Ooooo! Epickość! Co się dzieje? Co to jest? To jest Alex, to jest... Czerwony Power Rangers, Alex! Zrozumcie to, sukwy! Olo, on będzie teraz zniszczenie siał, ja cię zsunę. Patrzcie, kurde, jak on wygląda. Jaki jeździec apokalipsy piąty. No nie no. Ostrze jest potężne, zabójczo bronią, idealne, przecinają nawet najtwardszych pojazdów patrzonych czy ulów. Wśród pojedynczych ataków to jest twój najpotężniejszy atak. Moc zbroi. Zbroja zmniejsza otrzymywane obrażenia razem z obniżeniem mobilności. Nie możesz szybować, robisz ruchów parkour czy nurkujących skoków, gdy ta moc jest aktywna. Gdzieś musiał tkwić haczyk. Coś tak czułem. Znaczy, w pewnym sensie, no, byłem zagrzany zbroją, żeby wyczuć, że coś może tutaj jednak być na rzeczy. Gdzieś pod świadomości mi się działo, że coś może być jednak nie tak z tą zbroją. Ale skakać mogę, tak? Szybować nie mogę, ale mogę się w ten sposób poruszać. Patrzcie, kurde, jak on tu niszczy wszystko. Dobra, który tu chce? Koledzy! Ktoś jeszcze... Tu jak chcesz chyba...
Czy mi się wydaje, że jacyś policjanci chyba chcieli ze mną tam zagadać słówko, co jaki mandat za parkowanie? Za parkowanie? Jak ja nawet samochodu nie mam. Co? Żołnierz, tak? Chodź, zrobię z ciebie mielonkę. Aaaa! Kiełbasa z żołnierza, 5,50 w Tesco. Polecam, ty. Chodź tu. Dobra, idziemy stąd, ludzie, bo ty, kurde, będę się tu opieprzał z tą zbroją. Ja będę testował jej wytrzymałość, podczas gdy powinienem gdzieś tutaj coś robić. Dobra, dwa razy. Jak nie mogę szybowania użyć, to mogę tylko tego używać. Ale to też jest dobre, to też się szybko przemieszczasz dzięki temu, także to jest fajne. Dobra, może się zmienię w żołnierza. To jest taki... Powiem, lepszy kamuflaż. To jest lepszy o wiele kamuflaż niż to, co mieliśmy ten. I szybciej się poruszam, tak? Znaczy, jako Alex też mógłbym tą zbroję zdjąć, bo to jest moja kolejna moc na pasku wyboru. O, jak widzicie, tutaj zbroja. Ale wiecie, jako żołnierz się bardziej wtapiam. Kit, że latam nad miastem, a nadal się wtapiam, tak? Mam order męstwa, przyznany za uratowanie pieska z pożaru budynku. Dobra, jak daleko jest ta misja? Dobra, na górze jest wejście. Gdzie ja teraz mam iść? Do Dejny? Chyba tak, do Dejny. Alex! Kolego! Załóż zbroję! Pokaż się jej w tym morderczym tym. Pokaż jej, jaki jesteś. To nie to. O, ostrze, to jest to. Jak to, jak piła tarczowa wygląda. Ale epic. Jeszcze z tym, wiecie, kurde. Patrzcie, urodzony zabójca. Nie dość, że silny, to i ciąć potrafi. O, świetnie. Weź mi ulepszeń, kup dewastator macki, by zacząć tę misję. Co? Dewastator macki? Co to jest dewastator macki? Erupcja pędów. To jest to? Okej, fajnie. Jest pierwszym dewastatorem, do którego masz dostęp. Dewastatory są twoimi najpotężniejszymi atakami. To mi się podoba. Musisz osiągnąć masę krytyczną, by aktywować tą zdolność. Trzymaj prawy plus... prawy to jest u mnie X chyba? Czy... B to jest pożarcie. Dobra, ogarnę później i coś tam. Okej. Podmuch. Dobra, może później. Mam jakieś coś tutaj do ulepszenia? Wyrzutnia rakiet 2, ale to mi się nie przyda, w ogóle mi się to nie przyda. Dobra, a pojazd jakiś... helikopter 2, nie no, a kamuflaż? Łocie, w dupę! 550 tysięcy kosztuje następne ulepszenie. No, jak kupować to z rozmachem, tak? No fajnie, tylko trochę drogo. Powietrzny, podmuch, przełamujący atak, podbicie, stąpnięcie, uderzenie pięści, ładowany rzut. To tak pięknie wszystko wygląda, potężny rzut, przeżywalność. 400 tysięcy! 550 tysięcy! 475 tysięcy! Jak tu wszystko jest tanio, normalnie nie mogę. 400 tysięcy, ja mam 200 tylko. Dobra, ruch jakiś, może tutaj coś jest ciekawego. Jakieś coś może do kupienia. Dobra, podoba mi się. Już teraz wszystko. Zacznij misję. Nie wiem, udało mi się ten dewastator kupić. Wyłączył te moce, co za ciul. So, what did Raglan have to say? Dana, I'm sorry. I didn't know how to tell you. I need to know why. They made me this way and I need to understand. It's alright, Alex. It's fine. Look, no matter what, you're still my brother. What is it? Shh, wait. Hold on. Co to za bydlun? Ecz to! Jak on mnie sieka, jak głupi. Dobra, wybierzemy sobie na przykład moc. To tu jest takie silne, to jest silne, dobra.
O, jak wystrzelił! Jak głupi! W powietrzu! Ej, to nic mi nie daje! O, szybowanie na nim zastosowałem i gówno! Dobra, to jest trochę szybszy sposób przemieszczania się. A ty, ja nie mogę ten? Nie mogę w niego uderzać, a ja go muszę gonić! Ty, ja go nie mam zabijać, tylko mam go gonić. Alex! Naceluj za na niego, dobra? Tak tylko mówię ci, w razie czego jakbyś zapomniał, że masz gonić go. O, to jest najszybszy sposób poruszania się. Patrzcie, teraz byłem zaraz przy nim, nie wiem dlaczego Alex nie przejął w tym momencie swojej siostry. O, na maksa! Biegnę. Co, bawimy się w berka, stary? Ja gonię? Dobra! Okej. Okay. O, buf! O, ty! No nietrafiony, nietrafiony, skucha! Skucha! No nie ma da rady, no stary, no za wolny jesteś. Trzeba było na WF-ie ćwiczyć, a nie się opieprzać, taki teraz gruby jesteś, wolny, powolny. A Alex jest zwinny, chudy, widzisz, jaki szczupły? Jego kobiety chcą, a ty szkaradny jesteś. Nieleczona ospa wieczna, to jest moja diagnoza, no nieleczona ospa wieczna, to co? Pamiętajcie, jak macie ospę wieczną, to trzeba leczyć, bo to jest... Patrzcie, jakie skutki później są, to jest marne, brzydkie, śmierdzące. No to śmierdzi, wy nie czujecie tego, a ja na słuchawkach to czuję. To śmierdzi niemiłosiernie. Czy ja mogę odebrać moją siostrę z przedszkola? Przepraszam. Pan wychowawca jest dla niej niemiły. Dobra, zjedz ją szybko. Łodźcie w dupę, nie? Ty. Panie... Tararara. Dobra. Czekajcie, bo ja zaraz tutaj dokonam swojego żywota, ja tego nie chcę. Nie wiem, czy wiecie, ale ja nie chcę tego. Dobra, gdzie on jest? Alex nie żyje. No shit, Sherlock, to jak mam takie natarcie z jednej, drugiej, trzeciej strony, to nie dziwne. Dobra, jeszcze raz. Mam punkt kontrolny, dzięki Bogu, bo ta misja zrobiona na raz mogłaby być nie do wykonania. Na raz. Nie chcę w czołg, ty... Alex! Goń swoją siostrę, twoja siostra to jest priorytet, rozumiesz? No weź się, kuźwa, zatrzymaj. Myśli, że to jest, że ja mam, kurde, organizm na powietrze, że tak mogę zapieprzać za tobą cały dzień? Dobra, trochę muszę podbiec do niego. A w zasadzie podlecieć, podkopać. Bo to takie powietrzne kopnięcie jest przecież. Dobra. Udało się? Well... Dobra, odskocz, odskocz! Alex, debilu, idioto, śmierdzący! Połóż go, tak, dobrze jest. O, mogłem go zjeść, jak głupi jestem. Tego też mogłem zjeść! A dobra, tego to ja nie zjem. Może tego teraz. Muszę tych kolesi zżerać, tak? O, tak, dobrze. Ale ty, Alex, znajdź sobie kogoś. Znaczy, w sensie nie dziewczynę, tylko kogoś do pożarcia. O, jest fatalnie. Wywinął mi kozioła, poleciałem, nie żyję. Ale tutaj strata życia jest dosłownie przymusem. Ty no, kolega mnie zaatakował. Dwóch na jednego to banda łysego. Śmierdzielu zasrany. Zabijają mi jedzenie. Zabijają mi jedzenie, ciule, to nie jest fair.
O, udało się. Co ten detektor może zrobić? Gówno może zrobić. Ty no stary, bo cię znajdę. Dorwę cię znajdę. Jak dorwę twoją śmierdzącą, zarażoną, skisłą w słoiku zasranym próbówce dupę, to... To będzie z tobą źle. I had no idea why Green took my sister. Revenge, bait for a trap. All I knew is I had to get her back. These infected are like animals. But there's something more. Like a hidden hand guiding them. The hive mind became my only chance. It was a clue to find Dana. I thought by consuming infected minds, I could follow the link and that would lead me to the one that took her. But then I realized I had the means. I had Black Watch cornered. I had their cancer weapon. I could put a stop to this right at the source if I could just get close enough to Green. So I find Dana, kill Green, stop the madness. Send her with a shot. All the paperwork now. Oh yeah, they're headless. An infected army without a leader. It's only a matter of time before they're wiped out. And if there are other leaders out there? No. They're all dead. All dead. Except me. Alex jest straszny. Zrobił taką minę, że naprawdę się go bałem. Taka mina szaleńca, typu. Zje ich. Dzień 10 z infekcji. Dzień 10 infekcji. 68 zarażenia całej populacji. No, panowie i panie, no jest tyle dziadostwa, tyle śmierdzielstwa, że to masakra. No, kurde. Dzieje się w tej grze. Ale na ten odcinek to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zabrakło mi oddechu. Zapraszam was. Zabrakło mi oddechu, bo powiedziałem chyba zabrakło mi oddechu. Ble, język mi się plącze. Zapraszam was do moich innych filmików. Tam jest koleś do pożarcia. Chodź tutaj, kochaniutki. Tylko zrobię ci coś z główką fajnego. Aaaa, chodź tu. Złapię cię, to cię wywalę normalnie. Leż. Gdzie to spadło? Jeszcze raz tym rzucę. Rzucę tym jeszcze z 15 razy. To jeszcze żyje, to nadal żyje. Dawać mi go. Nakopać, bo do dupy jego wrak. Musi zostać zniszczony. Rozwolony na kawałki, ta jest. Ten mały kutas, krótki fiut, przejechał mi obiekt mojego obiadu. Ale został unicestwiony w dość brutalny sposób. Zapraszam was do moich innych filmików i na razie.